To jest Reja, Gatsby 119, w kolejnym filmie z Metro 2033 jako Artem w bibliotece z pieprzonymi bibliotekarzami. Wczoraj srałem w gacie, jak to nagrywałem. Dzisiaj zobaczymy, czy będzie lepiej. No cóż, zobaczmy, jak to będzie. Nie mam browara na odwagę, jest rano. Łażą tu suczki jebane. Może uda mi się je ominąć. Są zajęte żarciem. Będą się bić? Wiesz, że będą się bić. Myślałem. Ja mi w ogóle. Do przodu. Okej. Okay. Ekran nagrywany jest, dobra. Tutaj jest dupą. Jest czarny jakiś. Jestem taki kurwa gorszy. Tu kurwa test, żeby nie palić tych pajęczyn. Tu się światło zapaliło. Okej. Na tej wody nie chciałbym wpaść. Bo jednak wpadłem, bo kurwa nie spaliłem pajęczyny. Utopię się. A nie, jednak nie. Dało się po prostu tam zaskoczyć w pistu. Nie, ja utknąłem tu. Nie, tu da się, tutaj, dobra. Ano, Salina gonisz? Okej. Okay. Czarne bibliotekarze, one są kurwa gorsze z tego co widzę. To jest normalny bibliotekarz, on jest jakiś kurwa czarny. Tam trzeba wejść. A widzisz mnie, dobra. No jesteś chuj czarny. No idź tam, woda z tyłu ci się leje, idź, no. Co ty się wkurwiasz znowu, typie? Niektóre dla mnie, widzę, że to są znajdźki. Ale tutaj mi nie leci filtr w masce, widzę. Okej, okay, zajebiście. Tutaj radiacja nie idzie. Nie wiem, kurwa, i wybiła. Tutaj. Coś uderzyło? Nie wiem. Chyba tak w ogóle. Chyba przez przypadek dobrze poszedłem. Pierdolę. Opole. Mam mi mryga jakieś kurwa światło. Maskę mam popękaną kurwa w pistu. O tu kurwa śpią.
O Boże. Ja, uda mi się przejść koło niego? No. Wątpię, inaczej trzeba zejść na dół. Czy tędy? Kurwa, sobie krapią. Ja pierdolę. Ty no, takiego... Nie wiem, jakie mam bicie serca, ale... Dobra, mogę chyba wstać. Okej. Okay. W ogóle tu ciągle elektryczność jest, to mnie dziwi. Kabelki, kurwa, wiecie, śmigają lewo-prawo. Ta Sable poszedł. Dobrze, że tak ciemno jest, ale widzę, że jak nie włączam latarki, to ich nie obudzę. Jest wtedy lepiej, bo nie muszę się z nimi użerać. Wyjęliśmy maskę. Okej. Też kurwa któryś krapie słyszę. Chyba, że to ci na dole. Nie chcę ich obudzić. Już się na dole krapią, ale chodzę na kózkach, bo nie chcę ich obudzić. Coś jest? Mogę to otworzyć. Na razie nie chcę otwierać. Iść na kod. Muszę tamten wyjść jednak. Dobra. Idź, Artem, idź. Okej, okay, jest archiwum. Czego szukamy? D6 powinno być chyba. Nie hałasuj, kurwa! Artem, spokojnie. O, coś tu jest. Jest D6. Mówiłem, że będzie D6. Będzie biblioteka jak wyjdę, nie? Okej, czy skończyło się to cutscenką? Ja znalazłem plany D6 i kartę komandnego punktu. Но Мельник все не возвращался. Смогу ли я выбраться из библиотеки живым без его помощи? От этого зависела судьба моей станции. Okej. Okay. Czyli w sumie 10 minut zajęło mi przejście przez to bez żadnych problemów. Czyli już nie było się czego bać. Więc dobra, dobra, jest git. Jest git.
tuż jako za sobą. Co jest? Kurwa, rozjechali. Ja pierdolę. Куда едем, где на туалет? Отброшу за 50 патронов. Артём, у тебя получилось. Я не сомневался. Нашёл что-нибудь? Давай к нам. Ну и куда мы двинем теперь? В храм. Артём, помнишь Хана? Это он нам помог тебя разыскать. Хотя я так и не понял, как он это сделал. Okej, Han nas uratował. Han jest taką tajemniczą postacią całego metra. Może muzon wrobim? Tancujem, сегодняmi z tobą tancujem. Конечно, прокатимся с музыкой. Okej, to też jest zmieniona chyba... zmieniona część metro, ponieważ w książce nie pamiętam... Znaczy, w początkowej części nie pamiętam tego. После войны, еще когда единая система управления... Да, есть Инна. Посадили меня, значит, следить за радиоэфиром. Но мы тогда еще... Герка, чи я могу это за дарбо что-то купить, курва? Привет, Володя, очень приятно. Можешь выбрать что угодно. По вкусу. Дарбо? Что это за курва? И это бы было споко иметь. Чи я могу это за дарбо? Ак! O kurwa, za darmo! Ja pierdolę, dobra, stary! To... Nie, sekundnika, laserek się przyda. Okej. Co ja tu mogę tam zamienić? No kurwa! Jeszcze się pytacie! Oh boy! To jest ten sposób na pewno automatyczne prowadzenie ognia, zwiększają szybkość strzelność albo laser. Mogę zamienić coś na to. Jest rewolwer, jest ten cyklostrzał. Wywodok jakiś, to są te kulkowe. Czy ja bym... Azbat, to jest ciężki karabin maszynowy strzelający pociskami ze śrutem, jest zabójcą bezpłatnegoś, ale szybko zużywa amunicji i nie obsługuje tumiku. Czy ja chcę to? Działko szynowe wystrzeliwuje kulki złoży z niewiarygodną prędkością, ale naładowane kondensatora wymaga chwili czasu. Dodaje mniejsze wrażenie, niż zacznie się ostrzą przed pełnym naładowaniem. Trzeba z obrotowym bębnem. Rituj narzędzi łatwo. Hałach 2012. Na początku III wojny światowej był to najlepszy karabin automatyczny, używany przez armię ze względu na świetne parametry i jest niezwykle pożądaną bronią w metrze. Okej. Okay. Najlepszą broń, którą dostałem. Ale czy ja chcę coś innego poza rewolwerem? Bo ja taka sneaky weapon. Ale możemy... Słuchaj, czy ja potrzebuję sneaky weapon? Nie, dostosuj to. Co to jest? Ładuję szybciej, co się proszę w zestaw. To się przyda. To. Mam nadzieję, że mam full amunicji do tego już. Trochę tych filtrów tam zużyłem, dobra. Привет, Артём! Okej. Han. Dodatka. No, здравствуй, Артём. Вот. Han. Zawdzięczam mu wszystko. Gdyby nie on, mój zezwłok gniłby teraz tamtym tunelu z anomalią. Gdyby nie dotarłbym do biblioteki, gdyby nie on... Nigdy nie dotarłbym do biblioteki. Gdyby nie on, Miller nigdy by na mnie nawet nie spojrzał. Młynarz, kurwa, młynarz, nie Miller.
Niezwykły z niego człowiek. Właściwie to nawet nie wiem, czy on w ogóle jest człowiekiem. Tak, to Hunter wysłał mnie w ten podróż, ale moim przewodnikiem jest Han. Niezwykle, bo nawet ludzie młynarza, nie uznający żadnych autorytetów poza swym pułkownikiem, liczą się ze zdaniem tego filozofa Wuczęgi i wierzą mu. Posiada jakąś przedziwną władzę nad ludzkimi duszami. Chciałbym go jeszcze kiedyś spotkać. Mam wiele pytań, na które nikt poza nim nie odpowiedzi. Как эти джентльмены здесь уютно устроились. Я слышал, Полис не спешит тебе на помощь. Что будешь делать? Молчишь. Превращаешься в охотника. Обдумай свой путь еще раз, Артем. Как знать, куда он тебя приведет? Каждый пожинает то, что посеял, Артем. Насилие порождает насилие, и за смерть... платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. Ну что ж, думаю, я сказал все, что хотел. Теперь мне пора. Прощай. Итак, далее еще застанавливаем, чтобы показать вам тутай доброе закончение игры, чи так, как есть książkowe. Bo jednak jeżeli chodzi o książkowe, znaczy ja już miałem dobre zakończenie raz, więc może przejdziemy sobie po drugie, zobaczymy jeszcze. Młynarz. Nie очень-то i полезные бумаги. Все намеки, намеки. Хотя вход в D6 тут обозначен. Значит, нам туда дорога. Ty gotów? Ну, как тут у нас дела? Все готово, Ульман? Володя? Все снаряжение готово. А вы, ребята? Готовы? Тогда по коням. Окей. Не мам нук! Курва, тыля крик, не мам нук! А патчи, чей нук есть? Не мам нук. A, da się przez nich przenikać. Myślę, że tu jest... Nie, no jest blokowanie. Okej. Okay. A mogę takiego autyna sobie zabrać? O, takiego tutaj? O, notatnik. Dlaczego w kościele? Czy chodzi o grube mury? Czy ludzie młynarza sądzą, że tutaj mogą czuć się bardziej bezpieczni? Wiesz, że ci, co stoją twardo na ziemi i potrafią patrzeć śmierci prosto w oczy, szukają jakiegoś oparcia w niebie. Cerkerzy o tym nie mówią, ale u wielu z nich widziałem krzyżyki. Zawieszone pod ubraniem. Ktoś kiedyś powiedział, że po apokalipsie światło zwrócił się do góry nogami. Piekło rozproszyło się na wprost na powierzchni, a więc ludziom nie pozostało nic innego, jak stronić się w dawne, piekielne dziedziny. Dlatego być może najpewniejszym schronieniem na powierzchni okazują się stare kościoły. Nic nie wiem na ten temat wiary, ale te ikony i freski zdobiące kościelne mury sprowadzają nawet na mnie jakiś dziwny spokój. To nie jakby grzesznicy, którzy... zniszczyli stworzony przez Boga świat, mieli wciąż prawo oczekiwać opuszczenia, odpuszczenia, mogli nadal modlić się o zbawienie. A tędy idziemy. Miałem już, kurwa. Za młynarzem pewnie mam już. Da. No dobra. A nie, to może jednak była ta cerkiew? Nie pamiętam. Taki tu, bo taki ten też był. Starała chrama. Może była ta cerkiew? Ciemny tunel. Grochot kolos. Zapach śmierci. Tak zaczął się nasz drog w D6. My przybliżaliśmy się do celi z każdej sekundy. Окей, рушаны. Если верить карте, в D6 ведут несколько путей. И ближайшие к нам через Киевскую. Попробуем пробраться этой дорогой. Киевская? Я про эту станцию нехорошие вещи слышал. За Киевской раньше была еще станция Парк Победы. Была война, и киевляне завалили туннель к парку. Ходят слухи, что люди с парка не погибли. Но и людьми перестали.
то есть, ну, да. Еще там видели какую-то хрень. Что-то вроде тумана. Ерунда полная. Разумеется. Кто в такое поверит? Володя в этих туннелях всю свою семью потерял. И не помнит, как это случилось. Что есть? Что случилось? Артём! Эй, с Артёмом что-то творится! Ем хлеба, курва, кончим игре. Нет, что дзее? Co tu się od Janie Pawla? Aż pójdę z ciekawości tutaj do tych czarnych. Tego w podstawowce metra nie było. Artём! 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 Szatyria, dawaj! Ocznijsь, Artём! Ocznijsь! Слава Богу, он приходит в себя. Убери свет, ты его слепишь. Артём! Все в порядке? Ты можешь встать на ноги? Что это было? Мы приближаемся. Вот и гермозатворы. Отлично. Тормози. Что это было? Я вообще курва не удозвал. Вот. Проверь ворота. Пульт управления разнесен в щепки. Все провода перерезаны. Володя, доставай инструмент. Будем открывать гермозатвор. Артём, стой здесь и прикрывай нас с тыла. Тут всякое может случиться. Я знаю, что не может у нас быть все так гладко. Поглядывайте за тылом, ребята. Так, Володь, ага. Найди схему первого блока. Ульман, глянь сюда. Сначала мы должны соединить провода, а потом, по моему сигналу, врубить выключатель. Понял? Въебал мне карабин. А нет, тут лежит. Здесь что-то есть. Пусть там есть, но... Что-то к нам приближается. Забей. Бег, не. Ну хоть тут, курва. Вон, дживко. Daj karab, nie mogę. Shit. Łoni. A, kurwa, Winstie mam. No właśnie. Nie przeładowałem, kurwa, broni. Weź to przeładuj. Jeszcze raz. Uraz płonęły. Płoni. To strzelam automatem takim.
Dawaj, Bonomaga jedzie. No dawaj, dawaj, szybko, szybko, kurwa! No jest, anomalia, jak ona wszystko napierdala. O, znikła. Dobra. Ale jak chcę sporo na swój karabin? Nie chciałby tam okazać się. No bo ja prawie amunicji nie mam w ogóle. Tak trochę stwierdzam. Czy... Dobra. Ja tu mam? Dobra, full jest. Ale to dobra, ale tak... Poza tym to tak trochę lipa. Черт. Темно, как у негра дома. Ладно. Давай посмотрим, что там. Ну и добра, мои дрозы. Весь хаос тоннелей не мог проникнуть за этот могучий гермозатвор. Ворота казались незыблемыми, как те люди, которые шли со мной. Kończę, ten odcinek, jest on wystarczająco długi. Ja się tu zamieszczę na raje części. До widzenia.